Gratka dla fanów nominowanego do Oscara filmu Twój Vincent. W Zamku Książ do 15 kwietnia można oglądać wystawę 48 obrazów, z których powstał film opowiadający o życiu Van Gogha. To kosztowne dzieła. Wartość poszczególnych obrazów jest szacowana od 800 do nawet 8000 euro. Twój Vincent jest pierwszą na świecie pełnometrażową animacją malarską. Film złożony jest około 65 tysięcy obrazów malowanych farbą olejną na podobraziu. Prace trwały 7 lat, a przeszło 100 malarzy polskich i zagranicznych malowało techniką wiernie naśladującą twórczość Van Gogha. Film był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany. I choć statuetki nie zgarnął, końcowy efekt z pewnością robi wrażenie. To są realne kadry, bo faktycznie na obrazach, które są oprawione, widać miejsca techniczne, czyli widać, jak ten obraz był kadrowany. Film był robiony taką techniką, że najpierw nagrano z prawdziwymi aktorami kadry, nagrano cały film, a później setka malarzy klatka po klatce odtwarzały te obrazy w technice olejnej, taką jak możemy zobaczyć w Książu. Obrazy prezentowane w zamku pochodzą z kolekcji miasta Wrocławia. Znajdziemy tu m.in. list, który jest motywem przewodnim filmu. Portret Doroty Kobieli wykonany w technice Van Gogha, czy kadr z filmu w 4 wersjach kolorystycznych stworzony, by wybrać jedną tonację obowiązującą we wszystkich innych obrazach. Wartość obrazów w zależności od tego, kto jest autorem poszczególnego dzieła, waha się od 800 do nawet 8000 euro. Sprowadzenie wystawy do Wałbrzycha z pewnością było wyzwaniem. Jeżeli chodzi o pozyskanie tej wystawy, widać było, że biuru promocji miasta Wrocław zależało też na tym, żeby wystawić ją w jakimś prestiżowym miejscu. Oni widać, że bardzo się cieszą, że taką wystawę mają. My też się cieszymy, że taką wystawę możemy od nich uzyskać. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy z tym biurem promocji miasta Wrocław współpracujemy, dlatego nie powiem, że było to całkowicie bezproblemowe, bo było naprawdę 100 tematów, które trzeba było dogadać, ale udało się ostatecznie wszystko dopiąć tak, że ani my, ani oni nie mieli obiekcji co do warunków tego, na jakich ta wystawa miała tutaj być sprowadzona. Wystawę można oglądać w Zamku Książ do 15 kwietnia. Jest ona dostępna dla zwiedzających w cenie biletu na zwiedzanie zamku.